Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku serii Zrób to sam. Dzisiaj odcinek, w którym będę montował bagażnik dachowy. Jak może oglądaliście moje odcinki vlogowe, mówiłem, że zastanawiałem się nad uchwytem na rowery, czy dać na samochód, czy może na przyczepkę. I koniec końców po rozmowach z Izą ustaliliśmy, że lepiej, żeby jednak uchwyty rowerowe były na samochodzie, a to z tego względu, że nie zawsze jak chcemy jechać z rowerami, ciągniemy przyczepkę, a montując taki uchwyt na przyczepce, nie moglibyśmy brać rowerów bez przyczepki, więc dlatego postanowiliśmy, że zamontujemy sobie uchwyt rowerowy na samochód. Dzięki temu nie musimy zawsze ciągnąć przyczepki, jeżeli chcemy zabierać rowery. Ja Wam pokażę, co kupiłem. Jest to zestaw Koala, jeden z tańszych, jeżeli chodzi o takie uchwyty, bagażniki dachowe, ponieważ jak wiecie, mój samochód nie ma relingów dachowych, dlatego najpierw trzeba było zamontować takie belki poprzeczne. Z tego względu postawiłem na taki polski produkt, co ważne, Amos. Model Koala. Jest to dosyć budżetowy produkt, łącznie z belkami o długości 1,30 m i czterema uchwytami kosztuje to 319 zł, więc jest to dobra cena. Zobaczymy, jak się to będzie sprawdzać. Oczywiście na vlogach będę Wam zdawał z tego relację, a dzisiaj skupimy się na samym montażu tego bagażnika. Ja już sobie tutaj wstępnie przygotowałem, jak to ma wyglądać, bo na początku musiałem też rozgryźć tą instrukcję obsługi, bo mamy tutaj kilka blaszek, różnych podkładek, śrubek i po prostu nie wiedziałem, co się z czym je, a teraz już sobie to rozkminiłem i mogę Wam to zademonstrować już podczas montażu na samochodzie. Więc ja sobie teraz przygotuję cztery łapy, pokażę Wam, jak to wygląda i będziemy montować to na dach. Pokażę Wam, jak to w ogóle wygląda tutaj, z czego składa się taki uchwyt. Ja sobie go rozkręcę i Wam pokażę, jak on działa i Wam to wszystko wytłumaczę. To jest sam uchwyt, czyli ten uchwyt, który przykręcamy sobie do dachu w samochodzie, co Wam zaraz pokażę, za pomocą tutaj takiego dodatkowego uchwytu. I teraz tak, jedną blaszkę dajemy tutaj pod spód, z drugiej strony dajemy taką podkładkę, w ten sposób, zaokrąglonymi częściami na końcu, żeby to ładnie tutaj wyglądało. Na to idzie taka podkładka, tym wypustem do góry, tak, i teraz przekładamy śrubę sobie przez wszystkie otwory, a tutaj skręcamy. To wszystko robimy po to, aby przygotować sobie nasz uchwyt pod tą rynienkę. A jak to działa? Zaraz Wam pokażę. Przełożę tylko jeszcze drugi. I teraz zobaczcie, ja sobie wypchnę tutaj tą część i tutaj, patrzcie, mamy tutaj wycięcie takie i ja mogę sobie to wsunąć po prostu i to mi wtedy już nie wypadnie. Potem to trzeba będzie oczywiście dokręcić, bo tutaj jest taka blaszka i to się będzie pewnie mocno trzymało. A na sam koniec dajemy zaślepkę, żeby tego nie było widać. W ten sposób i tak to będzie wyglądać. Więc teraz co? Ja przygotuję sobie cztery te uchwyty, na razie w taki sposób, a następnie przykręcimy sobie uchwyty po dwóch stronach na przykład, potem dopasujemy belkę i przykręcimy kolejne dwa uchwyty. Zobaczcie, tutaj już sobie przygotowałem wszystkie cztery łapy i teraz tak, w zestawie od producenta dostaliśmy tutaj takie gumy samoprzylepne. Ja sobie teraz zerwę tutaj zabezpieczenie i to nakleję w tym miejscu tutaj. O, w ten sposób. A po co? A po to, żeby nam to nie rysowało karoserii. To jest dodatkowe zabezpieczenie, że jak to przyłożymy do karoserii, żeby nam po prostu nie rysowało jej. Ja tak zrobię z czterema uchwytami, a następnie zaczniemy montaż. To co, przystępujemy do montażu teraz tych łap. Pokażę Wam na przykładzie jednej, jak to się montuje. I teraz tak, w zestawie jedyne, czego producent nam nie dodał, to jest śrubokręt, ponieważ dostaliśmy takie śrubki montażowe do przykręcenia tego. Natomiast nie dostaliśmy śrubokręta, bo kluczyk na przykład taki imbusowy już w zestawie był do przykręcania właśnie tych belek. Chodźcie, pokażę Wam, o co tu chodzi. Oryginalnie w samochodach, musicie zobaczyć, czy u Was też tak jest, tutaj są punkty do mocowania takich belek. Jeżeli je macie, to taki bagażnik Wam będzie pasował. Zarówno tutaj, jak i tutaj. I teraz tak, tutaj jest guma, więc nic się nie porysuje.
Tu fajnie, żeby to było oczyszczone, żeby nie było żadnego piasku, żeby Wam nic nie rysowało. Przykładam, o. I widzicie, tu jest ta guma zabezpieczająca, która idzie w to miejsce. I teraz ja sobie to wstępnie przykręcę, leciutko. Nie jakoś mocno, bo będę to wszystko regulował razem z belkami. Na razie tyle wystarczy. Widzicie, to można jeszcze regulować pod kątem, żeby dopasować sobie do Waszego kształtu dachu, bo każdy dach jest inny, a to jest produkt uniwersalny, który pasuje do większości samochodów, nie tylko do Volvo. Więc teraz zrobię to samo z 4 łapami, a następnie pokażę Wam co dalej. Przepraszam, z 2. Teraz przy pomocy kolegi zamontujemy to tutaj. Ja to tylko wstępnie nakręciłem, teraz podnoszę sobie tutaj ten uchwyt. Kolega mi tutaj podaje i będziemy trafiać w to. O, i teraz to wsuwamy dalej, dalej. O, na razie tyle, odkładamy to na razie na dach. Po to stronę, że po to, to robimy, że z 2 stron jakbyśmy przykręcili łapy, nie jesteśmy w stanie tego potem założyć tych belek. A tak, jak włożymy sobie tutaj z jednej strony, potem z drugiej, dopasujemy i będzie to wszystko jak najbardziej ok. Tutaj zrobimy to samo. Ok, i wsuwaj. Dobra, połóżmy na dach. To jest gumowy, więc to nam nie porysuje dachu. Wstępnie mamy to przygotowane, teraz przykręcimy 2 następne łapy, więc ja już je Wam przy Was przykręcę i przy okazji pokażę co dalej. Otworzę sobie teraz drzwi i jak widzicie z tej strony też mam tutaj taki uchwyt. No dobra, i teraz tak, ja to przykładam. Oczywiście wcześniej przykleiłem tą gumkę zabezpieczającą. Tutaj wstępnie to oczyszczę. Oczywiście powinniście to wyczyścić porządnie, nie tak jak ja robię, tylko to powinno być porządnie wyczyszczone. I teraz tak, ja sobie to podnoszę, wsuwam i teraz to jest regulowane, więc teraz nie mam problemu, żebym sobie to tu dopasował i przykręcił. Muszę utrafić teraz tutaj w otwór. Tak. Wkręcam na razie leciutko i belki już są zamontowane wstępnie. Oczywiście one będą przykręcone i to mniej więcej będzie w ten sposób. Plus do tego tutaj jeszcze mamy regulacyjną śrubę, aby bardziej naprężyć to wszystko, żeby to było jeszcze bardziej solidne. Zresztą pokażę Wam to zaraz, a tymczasem przykręcę jeszcze 2. No nie przygotowałem się do nagrań. Powinienem oczyścić ten samochód, przepraszam. Teraz tak, podnoszę sobie to, co przygotowałem, wsuwam w to miejsce, o. Zobaczcie przy okazji, jaki gruby jest ten profil, że on jest naprawdę solidny, więc jak za tą cenę myślę, że będzie to w miarę ok. I z takich parametrów technicznych mogę Wam powiedzieć, że ten bagażnik jest do około 75 kg, a nawet i 90. Tak więc 2 rowery spokojnie Wam się zmieszczą tutaj, to znaczy zmieszczą Wam się i 4. Ale to musicie sobie przeliczyć, ile Wasz rower waży, czy macie zwykły, czy macie jakiś elektryczny. Ja tutaj będę 2 zwykłe rowery, co widzieliście na vlogach, woził, więc spokojnie ten uchwyt za te 320 zł moim zdaniem mi tutaj posłuży i będzie ok. Dobrze, ja teraz to muszę wyregulować, więc teraz tak, przykręcimy sobie najpierw, musimy sobie to wyrównać teraz po jednej i po drugiej stronie, tak żeby to było porówno i dopiero nie wystaje nam to za bardzo na obrys. Może to tak być jak jest. Nie przeszkadza to. Jeżeli jesteście estetami, to możecie sobie to skrócić po prostu piłką nawet, bo to jest po prostu regulowane. I możecie to sobie skrócić i też będzie ok. Ja tego nie robię, ponieważ to, że tutaj to wystaje troszeczkę, mi to absolutnie nie przeszkadza. A może będę miał w przyszłości większy samochód, szerszy i wtedy takie szersze listwy mi się przydadzą. Bo to nie jest montowane na stałe, prawda? Możecie sobie to zdemontować i zamontować w innym samochodzie. Tak więc ja tego nie skracam po to, aby w przyszłości to też mi pasowało do jakiegoś na przykład większego samochodu. Więc teraz tak, ja sobie skręcę tutaj te śrubki kluczykiem, który dostałem w zestawie imbusowym. Takim. Oczywiście lepiej jakbyście mieli swój kluczyk, bo będzie Wam zdecydowanie wygodniej. Tutaj pod spodem mam 2 śrubki i teraz ja to skręcam. Dobra, na początek to ja mogę to skręcić ręcznie, bo to jest bardzo luźne. Luźny Marian, luźna Grażyna. Aha, czy ja w ogóle wyregulowałem to w miarę? Chwila, chwila, muszę sobie tak spojrzeć. Na oko pamiętajcie, że to jest najlepsza miara. Ten jest ok, a teraz ten z mojej strony. Ten bliżej, ten, tak? Przesuń do siebie.
troszeczkę. Dobra. Tak. I tak. Jest. No dobra. I teraz ja to przykręcę. Na razie ręcznie, bo ja tym kluczem to bym się tutaj zajechał. Raz, idę z drugiej strony. O, fajnie byłoby, możemy metrówkę teraz wziąć i to zmierzyć, czy mamy tą samą szerokość. Jak widzicie, nie jest to no-name'owy żaden bagażnik, a raczej no, bagażnik dachowy, tylko jest to polski producent Amos. Tak więc nie jest to żaden Chińczyk, tylko polski produkt, więc fajnie. To trzeba docenić. I tu jeszcze. No dobra. I teraz pytanie, czy to jest wszystko równo. O. Otulina. Bo jeżeli jest, to wystarczy to teraz skręcić porządnie. Nie jest to zbyt wygodne, ale robimy to raz i mamy z głowy, bo raczej nie będziemy na każdy wyjazd tego bagażnika montować, bo to mija się z celem, tylko zamontujemy raz, tak jak relingi dachowe i to już nam zostaje tutaj. Plus takich belek poprzecznych jest nad relingami zwykłymi, bo zastanawiałem się, czy zamontować relingi zwykłe, ale do tych relingów takich wzdłużnych też bym musiał poprzeczki zamontować, żeby zamontować bagażnik dachowy. A dzięki temu, że zamontowałem bezpośrednio to, to mogę tak naprawdę przewozić tutaj boks dachowy, mogę przewozić narty, snowboard, co tylko mi się żywnie podoba. Więc uniwersalność takiego rozwiązania jest naprawdę duża i na pewno jest to lepsze rozwiązanie w sumie niż jakbym dokupił te oryginalne relingi. Oczywiście nie ustawiałem tego na oko, to był tylko żart. Wziąłem sobie metrówkę, odmierzyłem i akurat w moim wypadku jest to 6,5 cm z każdej strony. Przynajmniej z tą tylną belką, z przednią zaraz zobaczę. I zmieniłem sobie na taki klucz H5, oczywiście imbusowy, z tego względu, że tamtym kluczem tu jest ciężko kręcić. A zobaczcie, ten wkładacie sobie tak. Chwila, moment. I macie to przykręcone. Więc jest to dużo wygodniejsze, więc jeżeli macie grzechotkę, to polecam Wam przykręcić to tak, bo jest dużo szybciej po prostu. No dobra, i teraz pewnie zastanawia Was jeszcze jedna rzecz. Patrzcie, co się dzieje. Widzicie? Tu jest niby przykręcone, tu jest przykręcone, a dlaczego tak się dzieje? A no właśnie tak jak Wam mówiłem, tutaj tą śrubą regulacyjną. Teraz trzeba tą śrubę regulacyjną skręcić, żeby to po prostu było sztywne. Ale zanim to zrobię, dokończę tą samą czynność, co robiłem tutaj z tej strony. Odmierzę sobie najpierw, ile ja tutaj mam. Mam prawie 6,5. Czyli ja sobie to jeszcze troszkę wyciągnę i zobaczę, czy... Ok, jest równe 6,5. Idę zobaczyć z drugiej strony. No nie, tu jest 5. Czyli musi być na 6. Muszę to troszeczkę przesunąć. Ok, teraz jest 6. Tutaj mamy 5,5. Czyli troszeczkę w tą stronę, minimalnie 2 mm. O, tak. Jest 5,9, może ciut mniej. O, 5,8. Pięć i pół. Dobrze. Ok, teraz jest dobrze. Skręcę te belki teraz. I ona już mi się nie będzie przesuwać. Nie trzeba tego bardzo mocno na hama dociskać, bo to i tak się będzie mocno trzymać, a żebyście nie przekręcili śruby po prostu. Jest przykręcone i zobaczcie, to teraz lata, więc ja teraz postaram się to wyregulować, tylko nie wiem jeszcze w którą stronę, więc na razie użyję ten stary klucz. Prawdopodobnie tu się kręci w lewo z tego, co mi sprzedawca mówił, więc spróbujemy tak zrobić, że będę kręcił po prostu w lewo. I to się wtedy powinno naprężać. O, patrzcie.
teraz to się cofa. O, i to. Widzicie? Już jest lepiej. Idę z drugiej strony, bo to trzeba etapowo. Z jednej, z drugiej, z jednej, z drugiej. Tu jak zobaczycie z tej strony sobie, to tutaj się kręci właśnie śruba, która zaraz będzie to nam dociskać ten uchwyt. O, patrzcie. I już teraz zobaczcie, ja ruszam tym i rusza się cały samochód, a dla porównania zobaczcie z tej strony. Jest tak. Ja sobie to jeszcze troszeczkę dokręcę. Czyli tak jak sprzedawca mówił, kręcimy tutaj w lewo. Dobra, tak kręcimy w lewo, to ja sobie zaraz grzechotki użyję. Zrobię na razie tutaj tak. A, tu jest źle. Wypadło nam z uchwytu. To powinno być włożone w uchwyt. Zaraz Wam pokażę. O, teraz. O, w ten sposób. To powinno być wysunięte, bo wtedy nam to blokuje i ja mogę kręcić śrubą. A tutaj z jakiegoś powodu tego nie było. I zobaczcie, jak od tej strony popatrzycie, tak mniej więcej, jak ten uchwyt cofa się do tyłu. Patrzcie. Widzicie? Dobra, na razie więcej nie dokręcam, bo muszę teraz to zrobić z drugiej strony. I z drugiej strony jest ta sama sytuacja. Zobaczcie, uchwyt mi wypadł, więc ja go muszę teraz przekręcić i przełożyć tutaj. O. I teraz już mogę kręcić sobie. Też się cofa, fajnie. On będzie dużo lepiej teraz dolegał do dachu, bo to nam dociska naprawdę tutaj. Gdzie ja zostawiłem grzechotkę? Czyli muszę dać na odkręcanie. Okej. Okay. O, jeszcze tam troszeczkę lata z tamtej strony, zobaczcie, tam. Więc idę z tamtej przykręcić. Dobra. Lata? No, jeszcze troszkę, ale już chyba lepiej nie będzie. A może jeszcze troszkę? Dobra, jeszcze troszkę to przykręcimy. No i co, przykręciłem już wszystkie cztery. Ostatnia rzecz, która została, to zamocować to. Dla samej estetyki, żeby to po prostu ładniej wyglądało. Możecie dać znać w komentarzach, bo zobaczcie, jak ja tym ruszam, to mimo wszystko tak, teraz samochód się rusza, tak? Ale mimo wszystko tutaj jakieś luzy są, tak jak na przykład teraz. Powiedzcie, czy to jest normalne? Czy po prostu w tych tańszych na przykład bagażnikach właśnie tak jest? A może jest to specjalnie zrobione? Bo nie wiem, podczas jazdy powinno się to troszeczkę ruszać, amortyzować tak jakby. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach. A teraz co? Mamy bagażnik dachowy. To teraz czas przystąpić do montażu bagażnika rowerowego, a raczej uchwytu rowerowego. Też kupiłem jeden z najtańszych. Koszt takiego uchwytu to jest tylko 109 zł. On jest do bagaż do roweru o maksymalnej wadze 18 kg. Tutaj mamy taką informację. 18 kg i przy prędkości 120 na godzinę, nie więcej. Myślę, że ja więcej nie będę jeździł tym samochodem z rowerami. Myślę, że 120 to już jest dużo. Montaż jego jest bardzo prosty. Zaraz Wam pokażę, jak to się montuje. Tą stroną, gdzie mamy to otwierane do trzymania ramy roweru, będziemy montować za pomocą takich dwóch elementów. Zaraz Wam to pokażę. Zobaczcie. Tutaj ten zawias montujemy w ten sposób. Ja sobie to tylko dam z tej strony, żeby mi to się nie przechylało, bo to nie ma znaczenia. I teraz tak. Tu jest taka podkładka.
która idzie po prostu tutaj pod to miejsce. Tutaj przekładamy przez otwory sobie śruby i będziemy to zaraz skręcać. Ja oczywiście sobie nie przygotowałem tego, więc idę teraz przygotować. Teraz tak, zanim przykręcimy sobie te uchwyty, musimy sobie jeszcze to przygotować, te rączki. Pod spód będziemy dawać podkładki w ten sposób, natomiast tu od góry będziemy dawać nakrętki w to miejsce. Tam jest takie wytłoczone, więc to tylko nam będzie pasować w jednym miejscu. One wypadają. Ok, i chodźcie. I teraz tak. Przekładając to tutaj, powiedzmy w ten sposób, tu dajemy podkładki i następnie przykręcamy tym. Ten bagażnik. Na razie robię to leciutko, bo będę musiał go teraz zaraz wyrównać. O właśnie, to jest taki minus, że ja tego nie widzę. Okej. Na razie tego nie dokręcam, żebym miał ruch. Przekładam z drugiej strony. I teraz tak, podkładki, jedna, druga i przykręcamy. Dobra, zrobię tak i potem to powinno w końcu trafić. O, czyli nie musiałem tego przygotowywać, jak widzicie. Niepotrzebnie to przygotowywałem wcześniej. O, widzicie, bo to można teraz sobie w różne sposoby ustawiać. Na razie tego nie przekręcam mocno po to, żebym miał możliwość regulacji, a to po to, żeby to było równiutko, a nie na przykład przekrzywione. A więc teraz pokażę Wam, jak zamontować tą tylną część. Ja sobie to tylko wyrównam. Przyłożę sobie to tutaj. Dostaliśmy taki uchwyt, który nakładamy na naszą belkę. Następnie przykładamy to. Od spodu dajemy taką blachę solidną. W ten sposób. Teraz idzie podkładka. I teraz idzie nasza ta tutaj. O, ja sobie to najpierw skręcę ręcznie. Tak leciutko. Teraz z drugiej strony to samo, czyli podkładka i dopiero to. To sobie dociskam. O, i najpierw sobie ręcznie to przykręcę. Teraz mogę to opuścić i kręcić już tym. No i teraz tak naprawdę skręcamy to w ten sposób. I zobaczcie. Nie chciałbym tego rozwalić plastiku, więc nie wiem, z jaką siłą to dokręcić, ale myślę, że ta podkładka po to jest właśnie, żeby nie rozwaliła nam tego plastiku. O, patrzcie, teraz jak ruszam tym, rusza się cały samochód. Jest to dosyć solidne. Zobaczmy teraz, czy to jest równo ułożone. No myślę, że jest równo. Może minimalnie w tamtą stronę przodem. O, coś takiego. Ja sobie to dokręcę teraz. Ręcznie oczywiście. I zobaczcie teraz.
ja ruszam jednym tym uchwytem rowerowym i rusza się cały samochód. Jest to solidne. To jak będę montował rower, pokażę Wam na vlogu którymś. A myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Dajcie znać, jak Wam się podoba taki zestaw. Co o nim sądzicie? Może macie jakieś inne sprawdzone rozwiązania? A może mieliście doświadczenie z takim zestawem jak ja, czyli jednym z tańszych na rynku? I może powiecie: Andrzej, nie używaj tego, bo to jest dziadostwo. A może: Andrzej, jest to dosyć dobry produkt za przyzwoite pieniądze i jak najbardziej dobrze postąpiłeś. Czekam na Wasze opinie w sekcji komentarzy pod filmem. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek. A my, jak zwykle, widzimy się w niedzielę o godzinie 9. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego. Cześć!